Cześć wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj będziemy wybierali się do kraju kurczaków. Tak chyba będę mógł powiedzieć, ponieważ Jack in the Box to bardzo popularne rozwiązanie dla tych, którzy bardzo przepadają za drobiem. A Amerykanie oprócz ukochanej wołowiny lubią sobie czasami zapodać kurczaka na obiad. W tej restauracji to ponoć ich specjalność i jedna z lepiej ocenianych sieciówek tutaj w Stanach Zjednoczonych. Czy słusznie? Ja tak średnio wierzę w ten amerykański gust, ale najlepiej będzie to z wami po prostu sprawdzić. Ciekawi? Zaczynamy! Ale smak do niezidentyfikowania. Nie sądziłem, że aż tak niedobrze. 2,69 dolara kosztowała. No to jesteśmy. Siadamy. Moi drodzy, nie sądziłem, że to będzie tak bardzo malutki lokal. Tam jest dosłownie z 5 siedzeń. Przyzwyczajony jest tam jednak do tego amerykańskiego wielkiego gabarytu. Tu jest on mały. No to co? Na dworze tutaj sprawdzimy. Idę zamawiać. Co to będzie? Ja jeszcze nic nie wiem, ale zaraz się wszyscy dowiemy. To zaczynamy, moi drodzy. Pierwszą pozycją, którą wam pokażę, to o dziwo jest kuchnia meksykańska, a mianowicie tacosy. W ogóle w tym lokalu jest bardzo tanio. Patrząc na to, jak gdzie już byłem i co sprawdzałem, to jest naprawdę tanio. $1.69 za dwa, bo tutaj mam drugiego, ale oczywiście no nie będę go wyjmował, no bo po co? Jest, wiadome, że jest. Dobrze, to teraz, moi drodzy, w takim razie zobaczymy sobie tego tacosa. Jestem bardzo ciekaw, jak to w ogóle może smakować. Źle nie wjeżdża. Nie wiem, co mam wam tutaj powiedzieć. Nie ma tutaj guacamole, albo to, co tutaj jest guacamole, ale wątpię. Nie ma tutaj zbytnio mięsa. Nie wiem, z czym to jest podane. I zobaczcie środek. Widzicie? Jest to taka o ciemnej barwie maź. I nie jest to ani zmielone mięso, nie jest to ani nic związanego z guacamole, bo kompletnie mi to tak nie smakuje. Ser to oczywiście serowa glutoplazma, ale koniec końców jakoś to smakowo nawet się broni. Jest minimalnie pikantne, absolutnie minimalnie. Fajnie, bo jest chrupka bardzo ta sałata i jakoś to się gdzieś tam razem zazębia. Nie tworzy to kompozycji wartej nie wiadomo czego, ale $1.69 za dwa? What the hell? Gdzie jest haczyk? To tylko pierwsza pozycja. Mamy dużo większe. No to kolejną rzeczą, jaką, moi drodzy, będziemy sprawdzali, to jest to, z czego ten lokal słynie, a mianowicie kurczak. Tak się nazywa pozycja. Nazywa się ona Chicken Sandwich. I zobaczymy sobie, jak to w ogóle wygląda, jak smakuje, jak pachnie. Pachnie, kurczę, nieprzyjemnie. Pachnie bardzo octowo. I tak ta kanapka, moi drodzy, wygląda. Bułka, prawie taka jak w McDonaldzie. Bardzo jest to do siebie podobne. Mamy też tutaj oczywiście sałatę. Pomimo, że tego sosu jest dosyć dużo, to ten kurczak jest tak wysuszony na wiór, że ciężko jego bardziej gdzieś tam zdiagnozować. Bułka, minimalny pompon, ale jeszcze tragedii nie ma. Sałata, fajnie, że chociaż ona jest tutaj chrupka. Koniec końców, jest to zbyt proste. Na razie, z tego co widzę, to ten lokal chyba chce pójść w stronę neutralności i tym przyciągnąć klientów. Czyli jeżeli ktoś ma już dość tych agresywnych smaków, przychodzi tutaj do Jack in the Box i je bardzo neutralne, ale jednak super niezdrowe rzeczy. Tak to jedzenie mniej więcej wygląda. Ma to naprawdę mało smaku, bo nie ma z czego tak naprawdę go wydobyć. Dobrze, idziemy dalej. To normalka. Po prostu. I tak, moi drodzy, wygląda mała cola. Zobaczcie, to jest mały rozmiar. Duża była taka. I co najgorsze, wszyscy brali dużą. W ogóle nonsens. To można dolewać. Po co dolewać dużą, skoro możemy małą? Nie płacimy. Można dolewać ile się chce. Nuggetsy. Tak wyglądają w tym lokalu. Mega takie spieczone. I panierka niestety bardzo mocno przypomina mi tę panierkę, którą widziałem w KFC. Ma bardzo dużo jakby przypraw w sobie i takich, które nie wiem, co to jest, a po pierwsze olej. Tak wyglądają i powiem wam, że smakują tak, jakby były trochę słodkie. To jest w ogóle dziwny smak, ale bardzo tak idą w stronę słodyczy i w słoność, ale słoność jest takim aftertaste'em. Pierwszy to jest słodki smak. Tutaj
wziąłem specjalnie, bo takie jeszcze nie piłem. Kola waniliowo-truskawkowa. Słodka jak diabeł. I jeszcze jest taka przy tym... Nie, nie, nie. Nie wjeżdża to misiowi. Ten nugget? No bardzo podobny jak w Europie, ale... Nic szczególnego, kompletnie. I teraz, żeby nie wyrzucać zbyt dużo, pomimo że jest to niedobre, to wziąłem, moi drodzy, pozycję, która jest najbardziej popularna, ale w minimalnej wersji. Specjalnie. I tak, nie chcę tego jeść, ale chcę wam to pokazać i zaprezentować. Przed państwem Junior Jumbo Jack Cheeseburger. Tak mówię jak Amerykanie specjalnie. I to jest pozycja, która jest najbardziej tutaj popularna. To jest ich taki produkt flagowy, przynajmniej tak mi powiedział ten sprzedawca. Tak wygląda ten Jumbo Jack Junior. I on bardzo podobnie smakuje. Nie, ja pomyliłem. Już wiem, co to jest. Wiecie, co to jest? On bardzo podobnie smakuje jak w Burger Kingu jakaś pozycja. Tak, to chciałem wam powiedzieć, ale co jak co, warzyw tutaj nie żałują. Mamy pomidor, mamy ogórek, mamy dużo sałaty i mamy ten cienki płat mięsa. Ciekawe jakiego. Sos ketchup z majonezem pomieszany. Ten jest naprawdę niezły. Jak oczywiście na takie jedzenie, bo to mam nadzieję, że mamy to jasno wytłumaczone. Jeszcze, moi drodzy, jedna pozycja, największa, na koniec. Znowu biorę tę kolę, moi drodzy, i ta kola 2,69 dolara kosztowała. A tutaj mam, patrzcie, nazywa się Ultimate Cheeseburger, wygląda, a kosztuje 7,19 dolara. Dwa płaty wołowiny, postaram się to... Nie, nie podniosę, bo to już się razem skleiło. Mamy tutaj dużo sera. Sera jakiegoś widzę i bardzo żółtego, i bardzo chyba białego. Chciałbym powiedzieć, że to jest mozzarella, ale to pewnie nie jest. W ogóle zobaczcie, jak ta wołowina wygląda. Ona jest po prostu wręcz, kurna, brązowa, aż czarna. No dobrze, to spróbujemy w ogóle w bardzo dziwnej bułce. No ale nic, popatrzmy. Zobaczcie, jak on wygląda z bliska. Tłuszcz po prostu z niego się wręcz wylewa. To wszystko jest tutaj zalane sosem i sklejone serem. Te kompozycje są tak bajecznie po prostu proste. Ja ogólnie, powiem wam szczerze, uwielbiam prostą kuchnię. Jestem zdania, że im mniej składników, tym danie może być lepsze. Ale do cholery jasnej, to nie musi być wiecznie to samo połączenie. To naprawdę nie jest aż tak trudne do zrobienia. A tutaj to jest tak naprawdę dla nich coś normalnego. Niestety. Mówi się, że Amerykanie bardzo źle się odżywiają. Przyjeżdżając tutaj, nie sądziłem, że aż tak niedobrze. To jest przerażające, że takie dania i takie restauracje, czy sieciówki, jakkolwiek chcesz, tak to można nazywać, coś takiego jest na porządku dziennym i niestety oni tutaj przychodzą normalnie na obiady. To nie jest, że w drodze, w trasie, nie mam czasu, raz na jakiś czas. Nie. To jest dla nich normalnie obiad. Smak jest bardzo chamski. Bardzo. Nie są to delikatne smaki i tutaj, tak jak mówiłem o tej neutralności na samym początku, bo tak mi się wydawało, że ona będzie, tak tutaj, w tym przypadku, tej neutralności nie ma. Są to agresywne, mięsne smaki i nie do końca mi one odpowiadają, bo ja nie wiem, jakiego pochodzenia jest to mięso i kurczę pieczone, czuję, że to jest po prostu podeszwa z 2 lat temu. Kiedy ją odmrozić, to może bym nawet ją zjadł, o tym nie wiedząc, a nie chciałbym takich rzeczy jadać. To ogólnie mało smaczne. Nie podoba mi się to. Nie jest to może obrzydliwe, ale jest to po prostu niedobre. Nie smakuje mi i nie polecam wam tego. Jestem zawsze z wami szczery. Idziemy, moi drodzy, na podsumowanie. Zobaczymy sobie, co wypadło najlepiej i czy w ogóle da się tutaj cokolwiek zjeść. No dobrze, moi drodzy, to wychodzimy z kolejnego miejsca na amerykańskiej mapie kulinarnej, które jest bardzo słabe. Nie będę tego ukrywał. Niektórzy mogą powiedzieć, o, przyjechał i narzeka. No ja powiem, że nie, że jestem po prostu z wami szczery i nie chcę wam polecać czegoś, z czym się nie utożsamiam, nie zgadzam i uważam, że jest słabe. A takie niestety jest jedzenie w Ameryce. Jeżeli chcecie tu przyjść, to nie wiem na co. Chyba na tą pierwszą kanapkę może. A najlepiej po prostu omijajcie to takie miejsca szerokim łukiem i kupcie sobie serek i kanapkę i zjedzcie w trakcie. Dziękuję, moi drodzy, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, żyjcie zdrowo, bo tak jest autentycznie najlepiej. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. No i jak możesz, to zasubskrybuj kanał. Będzie mi bardzo miło tutaj na górze, a później zobaczysz sobie filmy. Pierwszy i drugi. Do następnego. Pa.